Adrian, przed Wami miesiąc gier poza Legnicą. Pierwszym meczem z tych wyjazdowych gier będzie drużyna MKS-u Kluczbork, drużyna, która znajduje się w dole tabeli. No i tyle, ile spotkań rozegrała, tyle zdobyła punktów. Jaki Twoim zdaniem jest to przeciwnik? No, na pewno solidny. To jest taki zespół, gdzie lubi grać w piłkę. Tutaj jako jeden z nielicznych przyjechał do Legnicy w poprzedniej rundzie i chciał grać w piłkę. No, dla nich się to skończyło troszkę boleśnie, ale dla nas dobrze i mamy nadzieję, że też będą chcieli grać w piłkę. My na pewno podejdziemy wyżej, będziemy chcieli zdobyć 3 punkty, bo mamy takie założenia. No i piąć się w górę tabeli. Takie nazwiska jak Madejski, Kasperkiewicz czy chociażby Nowacki nie są dla was nieznanymi nazwiskami, to wasi byli koledzy tutaj z Miedzi. To chyba też taki dosyć duży plus na naszą korzyść w tym spotkaniu. No na pewno, choć po Piotrku Madejskim można się wiele spodziewać, ma naprawdę duże umiejętności jak na pierwszą ligę i na pewno będziemy musieli na niego uważać, a reszta, no tak jak to jest pierwsza liga, każdy przeciwnik jest wymagający, no tutaj mały Nowacki też ma duże umiejętności, na pewno będziemy musieli na niego zwrócić uwagę, ale na pewno musimy się skupić na sobie, na własnej grze i musimy dobry mecz zagrać. Udowodniliście ostatnio, że nie boicie się nikogo, bo z drużynami z czołówki osiągnęliście bardzo dobre rezultaty, można powiedzieć, nawet biorąc pod uwagę ten bezbramkowy remis z Arką. Teraz drużyny z dołu tabeli, będzie łatwiej? No na pewno nie, bo drużyny z góry tabeli przejeżdżają do Miedzi i po 3 punkty, a my naprawdę mamy dobry zespół, jest kolektyw, jest drużyna poukładana i na pewno z dołem tabeli będziemy musieli się nagłowić i nawalczyć 2 razy więcej, ale jesteśmy dobrej myśli. Adrian, jak Twoja forma, bo ostatnio bardzo dobry mecz przeciwko Arce, bardzo agresywny. Takiego Adriana Łuszkiewicza będziemy oglądać do końca sezonu? No, jak trener będzie dawał mi szansę, to na pewno będę dawał siebie 100%, a taki ma charakter i mam nadzieję, że to gdzieś dobrze jest odbierane przez publiczność, a wszystko zależy od trenera, czy mi da jeszcze szansę.